A świat przemija i jego pożądliwość, ale kto czyni wolę Boga, trwa na wieki. Pierwszy list Jana, 2:17. Wielki przywilej. Ten werset stanowi wielkie wyzwanie dla każdego wierzącego. Ilustracją powyższego fragmentu jest życie Daniela, który był zaangażowany w czynienie woli Bożej, mimo że był na wygnaniu. Trwał długo po tym, jak władcy Imperium Babilońskiego zeszli z tej sceny. Jeśli chodzi o nas, to gdy będziemy czynić wolę Bożą za naszego życia, trwać będziemy na zawsze. W naszym nastawionym na konsumpcję społeczeństwie potrzeba kopernikańskiego przewrotu w myśleniu, by zrozumieć i docenić biblijną koncepcję woli Bożej. Zamiast koncentrować się na sobie, na naszych pragnieniach, na własnych pomysłach, Pismo Święte skupia się na Bogu, na Jego pragnieniach. Bóg stworzył człowieka w taki sposób, że każdy mężczyzna czy kobieta funkcjonują właściwie tylko wtedy, gdy ich serce jest skupione na Bogu, a nie na sobie. W tym kontekście, krótko podsumowując, powinniśmy być zorientowani na Boga, jeśli chodzi o potrzebne instrukcje ze Słowa dotyczące naszych motywów i celów. Zorientowani na innych w odniesieniu do naszej służby, aby czynić wolę Bożą. Zorientowani na samych siebie w odniesieniu do potrzeby samooceny, aby móc rozeznawać i praktykować wolę Bożą. Zorientowani na Chrystusa jako na właściwą zachętę i przykład dla życia zgodnego z wolą Bożą. Czy nie jest to wielki przywilej, że Bóg pozostawił nas tutaj, abyśmy byli żywym świadectwem Jego woli? Niech On nam pomoże. Pomyślmy jeszcze raz o przykładzie Daniela. On i jego towarzysze, on i jego przyjaciele byli młodymi mężczyznami, daleko od domu, ale oddanymi, by czynić wolę Bożą. Lata temu słyszałem, jak młody wierzący chłopiec w Rosji został zabrany od swoich rodziców. Po latach poszukiwań jego matka spotkała dyrektora instytutu, w którym umieszczono jej chłopca. On pogratulował jej, że ma takiego chłopca. Zachęcajmy się wzajemnie do myślenia i działania z trzeźwym rozeznaniem. A świat przemija i jego pożądliwość, ale kto czyni wolę Boga, trwa na wieki. Pierwszy list Jana, 2:17.